siedzę sobie z kolegami w Ostach. Pełno komarów, świerszczy, wszystkiego. Prawie wody nie widać, jak się nie wstanie. O, taki jest widok. Rozkładamy się powoli i będziemy polować. Właśnie obaliłem pół piwa. Jest już godzina 9:04. Wstaj łysy. Jest łysy, dzisiaj pełnia jest. Bardzo fajnie właśnie, cieszę się z tego, że jest pełnia. Bo mam nadzieję, że obalę dzisiaj ten mit, że w pełni ryby nie biorą. Pięć wędek w bardzo fajnych miejscach, pewniakach. I co, Łukasz? Ciężko do niego pływa i centałka cały czas mi świeci na piersi. Jest z nami Krzychu. Krzychu się bawi na Federa. Siedzi na szczycie sobie. Nic, nie będzie nas widział. Znaczy nie będziemy jego widzieć w kamerze. Jest. Minęły 2 minuty, a już się dogadałem z Łukaszem, że jak złapie suma i weźmie go na mięso, to biorę prawą stronę brzucha. A na pewno wezmę go na mięso, bo ja po połowie ryby żeby je jeść. Uwielbiam ryby jeść, a kupne ryby w sklepie to nie są ryby. I jak ktoś nie je ryb, no to niestety jego strata. Więc ja swojego suma wypuszczam, jak złapię. A Łukasz jak złapie, to mnie wstąpi prawą stronę brzucha. Ale lampy nie włączyły się. Yes. Dobra, bawisz się. No ja jestem po ciebie. Mogę wejść, nie? Dobra, ja ci pomogę. Czekaj. Tak, cały czas. No jest nędza, ale... ale damy radę. No, ale nie duży jest. No ale jest. Tu Maciek ciągnie właśnie. Dawaj, bracie. Dawaj, bracie. Na matę idziemy.
siedźcie przodem, ja was nagrywam. Ale świeć. O Jezu, czekajcie, bo jest ciemno. Widać. Trzymam go dalej. No Krzysiu go trzyma, a ty go trzymaj razem z Krzysiem. Mierzyć. Uwaga. Tu no momento. Jest. Uwaga, przyświećcie tutaj. O, jest rybka. Przyświecę trochę. Przyklęknę, uwaga, może będzie słabo film, ale przyłożę. Uwaga. 1,32 m. O, no i jak to Maciek zawsze robi. Mili państwo, woda. Najpierw dojdziemy do siebie. Czekamy na coś dwa razy większego, większego. Teraz będzie odpisz. Ale mój dziad jest, chodź. Chociaż jak na taki wiek, zobaczmy szczenę mowy kulaną. Czekaj, otworzymy. Te kotki mi się wbijają. Łukasz pompuje ponton i będzie płynął 6 km w górę Odry do kolegi. Pożywce takie fajne nam nałapał. Także pompujemy sprzęcik i jest misja. Tu kawuszka z rańca. Nie, rano to takie nie jest. Dajwa, jest! A ty do wertnika masz taką dajwę! Dawa elegancka. Będę ściągał z dajwy tą shitowną plecionkę. Łukasz mi bardzo fajną plecionkę użyczy. Także nawinę sobie na kołowrotka i dzisiaj z Łukaszem wertikala sobie trochę poskubiemy z echosondą. No, tak żeby się w południe nie nudzić. Na razie trochę się pobawię z nawijaniem. Nawijanie. No wiesz, ona na karpie będzie albo coś tam. Ogólnie to w karpie obchodzą. Łapałem w karpie kiedyś, kurwa, mam wyjebane. No ja też, no ale wiesz, bez karpia nie ma szuka. A. Ale go skórowo wyjebane. Kurwa, tak to wziął, że nawet trupa nic z niego nie zostało, nie? Brudka taka. Co, tymi popkami moment. No. Ale to jest w ogóle inna bajka, wiesz. Zabory zwrotne i tego. No to jest
bo ja tam te popowałem, popowałem, nie? Tu mi idealnie pasowało, że na ten wąż, kurwa, tam wytknęłem. Ale... Nie musiałem trzymać, nie? A muszę trzymać, bo nie pasuje, jeszcze sobie nie dorobiłem końcówki, ale nie chcę, bo muszę popowywać, nie? Promarin zaraz jedzie, kurwa, po wodzie. Przywiozę nam to rzeczy. Kurwa, popłynę i przywiozę. Ale jak nie będę mu w pizdę na maksa dawał, to myślę, że powinienem dopłynąć do niego na jednym zbiorniku. To było 3 km. Zależy, gdzie on zjedzie tylko. No już nie wie tak. To on ma swoje miejsce, które to by jest, nie? Właśnie nie. To jego błąd. Ale tam miasto. Up until
Wczoraj w pełni piękne branko było. Tak wygląda nasz obóz po nocce. Tutaj Łukasz się rozkładał. Tu mam już wędkę do wertikala przyszykowaną. Także dzisiaj wertikal będzie z Pontexu. Czyli co? Łuskanie, suma z wody. Łukasz płynął 6 km w górę Odry do kolegi po żywce. Nałapał nam pięknych, ładnych żywców. Także będziemy mieli na co dalej łapać. Jest pełnia. Wczoraj w tej pełni piękny sumek wyjechał. 132 cm. A w międzyczasie, no tam hen daleko jest Łukasz, już wraca. A w międzyczasie pokażę wam pokażę, jak wędkarz polski spędza czas na rybach. Zobaczcie sobie. No dobra, przytargał sobie tu drewno. Śmieci, piękne śmieci, świetliki, świeczki, pudełka po robalach. Proszę bardzo, puszka od piwa. To normalny standard. Normalny standard. Polacy tacy są, po prostu gdzie jadą, tam syf zostawiają. Łukasz się zbliża powoli. Jest tam. Także zaraz będziemy wiedzieć, czy przywiózł żywce, czy nie. Główka bardzo długa. Nie lubię takich długich główek. Łazić trzeba w tej wewte, to normalnie wyprawa chodzona. O, Łukasz na wiosełkach płynie. Chyba mu się bełto skończyło. 5 litrów bełty ze sobą wziął. I co? I wyjechał chłopak. Płynie na wiosłach. Także może już wertikala dzisiaj nie być. Jak nie mamy benzynki. Nie uśmiecha mi się na wiosłach w górę płynąć. Albo w ogóle gdzieś próbować sumować na wiosłach. O, Łukasz płynie. Będzie tu bliżej, tego sfilmuję. O, już jest dosyć blisko. Na pewno paliwo mu się skończyło. Także wertikala nie będzie. Bąki mnie tu oblatują. Dzisiaj gorąco jest. Jest koniec sierpnia. Znaczy, i naprawdę jest upał. Dawaj tu zawijaj! No paliwa nie ma? Dawaj tutaj! Dawaj tutaj, Łukasz! A masz żywce? Nie. Czemu? Bo nie dopłynąłem. Co ty gadasz? No, sprzęgło się ujebało, nie? Jakie sprzęgło? Co ty gadasz? No i co się dzieje? Ja. I co się dzieje, że jak się uwaliło sprzęgło? Co? Jak to się objawia? Nie ma napędu. Ja pierdziel.
Ale słyszałem, jechałeś na silniku. Kurde, to mówisz, że silnika nie ma. Reklamacja, co? O, dokładnie. Chyba bez, kurwa, żeby poszedł tak, kurwa, pędzielko jebło, to bez sensu. Lipton, jak nie wiem. Bokiem cię ustawić? Nie, trzyma. No bokiem to sobie wyjdziesz. Tak mam tutaj paliwo pod dupą, fajki. Ja pierdolę, co za wyprawa. Kurwa ty. A ja patrzę, ło, nawet zapierdala dosyć szybko. Byłem mówię pod promem, kurwa, w Brodach. No. I kurwa nagle zzzz. Mówię, co jest, kurwa? Tu przemieliło, kurwa, sprzęgło, nie? Jak? Kurwa, co jest, nie? A byłem taki, kurwa, zły. No, fajki, żeby było słuchać. No nie dziwię się, Łukasz, nie dziwię się. Mówię, kurwa, jak tu teraz wracać? Ty, i niby z nurtem, ale ci powiem, że kurwa nie idzie płynąć z nurtem. Czemu? Trzeba wiosłować, kurwa, bo ciągnie cię w główki, nie? Ładny sumek wpadł. Zmierzę go. Co to za bestia? Oh.
Piękna kwestia. Piękna rybka. Piękna, piękna. Zważymy ją teraz, zmierzymy ją teraz. Sto 38. Także taka rybka piękna. Dedykują swojej córeczce. Teraz rybka będzie wypuszczana. Nie porośnie teraz więcej. Nakręcimy go z bliska. Mordeczkę. Piękna mordeczka. Jest ryba. Ale rybkę wmucił. Rybkę wmucił. To jest tytok. Co? Tytok. Bez ze mnie. 138. Ale zamiatał. Zamiatał? No. Fajnie. Daj go na linkę i tu po. Nie. Daj go, bo jest trzech. Idzie do wody. Nie, daj go na linkę. Żadną linkę nie idzie, bo idzie sobie popływać. Siedzi. I zginął w czeluściach. Piękna rybka, pięknie walczyła. Ach, ale mocno.
Ale dał mi popalić, ja pierdol. 158. No. No. Na tą, na Bullfightera. Nie, no to ja go ją na szczyt wyciągnąłem. Ale mi powymiatł. O Jezu, która w ogóle godzina jest? 3:15. Godzina 9:00. Trochę trzeba tu ogarnąć, bo żużlowaliśmy z Łukaszem. Także... No, parę browarków klękło, ale to przez 3 dni, nie Łukasz? No, przestało padać, od 4:00 rano padało, do teraz do 9:00. Ogarnę to i się posiedzi tutaj.